Dobrze, córeczki, możecie kupić co chcecie, byle żeby nie było nic drogiego, dobrze? Dobrze, mamo? Dobrze. Oj, zapomniałam wziąć koszyka. A Wery, pójdziesz mi po koszyk? Bardzo chętnie, mamo. Coś mi się wydawało, że ktoś tam stoi. Dobra, idę zanieść koszyk. Już jestem. Okej, dobra, moje dziewczynki. Możecie kupić co chcecie. Nie wiem, czy już to mówiłam. Jak już mówiłam, to za to was bardzo przepraszam. Nie, nic się nie stało, mamo. Dobrze, to więc kupcie co chcecie, byle żeby nie było drogie. No wiemy, mamo, wiemy. Chodź, Awery. Już idę. Jakie fajne oksy. Chodź, Rozali. Idę, idę. No, rzeczywiście bardzo ładne. Tylko, że te jedne są do spania. No przecież wiem. Ja bym chciała któreś z tych wziąć. Najbardziej mi się podobają te jasnofioletowe. No mi tak średnio się podobają. W sumie po co mi okulary? A ja bym chciała mieć i wezmę sobie te jasnofioletowe. Okej, jak chcesz. A ile kosztują? 7 petkołapek. A, tu nie jest tak drogo. No to możesz wziąć. Jupi! Okej, już mam. A bierzesz coś z tej półki, bo jeszcze są te wianki. Nie, nie biorę. Tam są kokardki i naszyjniki. Chodźmy tam. Okej. Może ja wezmę jedną kokardkę i jakiś tam jeden naszyjnik. A ty bierzesz tak samo, czy bierzesz albo to, albo to? Sama nie wiem, może ja wezmę tylko naszyjnik, bo ja mam bardzo mało naszyjników. Okej, spoko. Okej, już wybrałam. Ja też wybrałam. Ej, mam taki pomysł, może coś wybierzemy dla mamy, na przykład jakiś naszyjnik, czy tam kokardkę. O, to dobry pomysł. Może weźmiemy coś na głowę, jakąś kokardkę. Okej, może tutaj jest taki... jak to powiedzieć? Czarną różę? A skąd ty to niby wiesz? Hehe, lubię czytać w myślach. Oż ty kurde. Dobra, ja pójdę po tym. Awery, co ci się stało? Kogo ty tam widziałaś? Widziałam jakiegoś dziwnego stworzenia. Gdzie? Tam za oknem? Tak. Niech no spojrzę.
Awery, przecież tam nikogo nie ma. Pewnie ci się wydawało. Nie, nie wydawało mi się, ja na serio go widziałam. Na pewno. Tak, widziałam. Może tylko w wyobraźni. Dobra, weź tego kwiatka i chodźmy do mamy. Okej. I gdzie jest Awery i Rosalie? Pewnie zaraz przyjdą. Hej, mamo, już jesteśmy. O, to dobrze. I tutaj dla ciebie znaleźliśmy tą czarną różę. O, jaka piękna. Dziękuję, dziewczynki. Nie ma za co. Dobrze, więc chodźmy do kasy. Spoko, loko, foko. Dobrze, mamo. Dziękujemy i do widzenia. Do widzenia. Nareszcie w domu. Dlatego jestem taka głodna. Dobra, pójdę zanieść rzeczy do szafy. Dobra, schowane. Jutro szkoła, jutro poniedziałek. Nowy miesiąc. Nienawidzę szkoły. Proszę, kochanie, czy chcesz z chęcią zjeść sobie sardynki i napić się trochę soku? O, bardzo chętnie, mamo. Dziękuję. Nie ma za co. Ja idę twojej siostrze przygotować kolację. Dobrze, mamo. O, teraz nareszcie z głodu nie umrę. Co to są za dziwne dźwięki? Dobra, nieważne. Pójdę to odnieść do kuchni. Witam cię, Awery. Kim ty jesteś? Nazywam się